Czy po przystąpieniu do systemu wymiany informacji pomiędzy firmami fakturingowymi i sektorem bankowym, pan jako prezes firmy i sama firma będą się czuli bardziej bezpieczni? Od początku byliśmy jako, jako firma, ja również jako zarządzający firmą i również przedstawiciel Polskiego Związku Faktorów, gorący, gorącymi zwolennikami zbudowania tej platformy i propagatorami, co się nie stało z dnia na dzień. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby przekonać swoich kolegów i koleżanki z innych firm, aby zebrało się tyle firm, ile było oczekiwane w, w programie. Ale oczywiście najdoskonalszy pomysł i najlepsza platforma, która jest realizacją najlepszych pomysłów, zadziała dopiero wtedy kiedy firmy, które do niej przystąpią, będą z niej aktywnie korzystać. Nie jest tajemnicą, ja generalnie odpowiadam za, za ryzyko, że kluczem do bezpiecznego zarządzania portfelem jest dostęp do informacji, wymiana informacji. I nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że nie wszystkie instytucje finansowe, Lubią dzielić się y, takimi y, okolicznościami jak próby fraudów czy, y, czy sytuacje fraudowe. A ta platforma stanowi świetne pole do tego, żeby w sposób zgodny z prawem, na podstawie y, również y, dzięki zmianom wprowadzonym w prawie bankowym, y, tych informacji nawzajem sobie udzielać i z nich y, korzystać. Ale tak jak już wspomniałem. Cały system zadziała wtedy, kiedy uczestnicy tego programu będą chętnie, aktywnie uczestniczyć w tym programie, dzieląc się informacjami i jednocześnie z drugiej strony korzystając z tych informacji udostępnianych przez innych uczestników platformy. No, sektor bankowy. Od lat komunikuję, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to banki ze sobą nie konkurują, no i wymieniają tą informację między sobą, która jest potrzebna, czy te informacje, które są potrzebne, z korzyścią dla całego systemu bankowego. Czyli rozumiem, że w, wśród firm factoringowych tego przekonania jeszcze nie ma, tak jak w sektorze bankowym. Absolutnie jest. Ja również uważam, że konkurowanie ryzykiem, konkurowanie bezpieczeństwem jest bardzo słabym. Pomysłem, możemy konkurować na etapie, czy na poziomie sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i róbmy to na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych, naszych portfeli, nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy się dzielić wiedzą, a nie liczyć na to, że ktoś, kto nie posiada tej wiedzy, którą my mamy, przyjmie daną transakcję i, 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 i na niej stracie, a my na tym skorzystamy. To jest bardzo. Złe, krótkowzroczne podejście, bo ta e, fortuna może, może, e, może się odwrócić przeciwko, e, przeciwko nam. Ale większość firm factoringowych jeszcze jest mm. poza tą inicjatywą, mm. więc pytanie brzmi tak. Jak państwo zamierzają przekonać kolegów do tego, żeby przystąpili znaczy, do systemu? Większość firm faktoringowych przystąpiła no do, do tej inicjatywy. 17 z 22 albo z 23. Czyli znacząca. W ramach, czyli, czyli w ramach, znacząca, ramach, w ramach pzf u związku, poza, Bo w... jeszcze są poza. Tak, poza, poza Polskim Związkiem Faktorów mm. jest kilka, może kilkanaście e, firm znacząco mniejszych, e, kilka firm mikrofaktoringowych. E, Polski Związek Faktorów śmiem twierdzić, że reprezentuje ponad 95% całego rynku faktoringowego, czyli śmiało możemy powiedzieć, że na dzisiaj większość rynku faktoringowego do tej platformy przystąpiła.